Została 10 milionów dolarów, ale chyba musimy zwiększyć zapis. Nie, no oczywiście, to bardzo świetny pomysł, tam zwiększyć to. Czuje pan? Białobuchnięte są ścianki pochwy. O. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Słucham? Co tu się dzieje, do cholery? A ja pana mógłbym zapytać o to samo. Gdzie pan był, do jasnej cholery? Słucham. Podał pan pacjentce co 10 mili... Dolar gano. ...granów. Dolar gano? Czy pan oszalał? Przepraszam, kim pan jest? A jak pan myśli? Dyrektor Szulce? Przepraszam, po prostu powiedziano mi, że pan przybędzie w przyszłym tygodniu. Mawia się Szulc! Mój ojciec pochodzi z Bawarii! Tak jest, przepraszam. Pacjentka się wije z bólu, a lekarz co? Pityn konia w toalecie? Przepraszam, panie, ale ja... Ale panie, dobra, Szulcynce. Pytam, pan przyjdzie do mojego gabinetu, a teraz niech pan idzie do pacjentki i zacznie wykonywać swoją pracę. Arbeit! Przecie! Tak jest, proszę pana. O! Proszę bardzo, można pani przekazać pacjentowi spokoju 246, taki cały w gipsie. Aha, to dla pani doktor, taka ładna, ciemne włosy. Co ty zwariowałeś, chcesz zginąć? Stary. Ciuchę masz? Mam. Skorupki. Jakie skorupki? Na skorupki. Chodź, ulica Skorupki. 96. Co? No chodź szybko. Idziemy. Co się dzieje? Hej! Staszek, to... Co to jest? Miałeś czegoś z bieżącej dekady? Słuchaj, jestem fanem lat 80. Nie podoba się mi na dobra, masz telefon? Dawaj. Aśka, rozpłusz się, nie po raz pierwszy zostaliśmy zwolnieni. Jesteś najlepszą masażystką w Warszawie, jak tylko dowiedzą się, że jesteś wolna, jestem pewien, że dostaniesz mnóstwo ofert. Feniks, że pan cię nie wrócił na noc do domu. Halo? Cześć, Baśka, kochanie. To ja. To ty jest Janek. Janek, gdzie ty jesteś? Kim jest Baśka? Widzisz, no przepraszam cię. Myślę tylko słodziutka. Miałem strasznie daleki kurs, wiesz? W ogóle na lotnisko. Gdzie? W Łodzi. W Łodzi? Widzisz, no wariactwo, jacyś głupi Amerykanie, wiesz? Lot. A czyj to jest numer? Telefon Staszka. Jakiego Staszka? Staszek jest świeżo farmerem. Rolnikiem jest po prostu od niedawna. Czym jest? Wiesz. I hoduje bydło, ma to jest, sieje i uprawia zboże sobie. Ja wiem, kim jest farmer, ale skąd ty go znasz? No właśnie, jak ja poznałem Staszka, to jest bardzo ciekawa historia. Wracając z Łodzi, zasnąłeś w swojej taksówce na jego polu. Wracając z Łodzi, zasnąłeś w swojej taksówce na jego polu. Właściwie ja zasnąłem w swojej taksówce, a pole jest jego. Od niedawna świeżo jest partnerem. Dobra, a dlaczego zmienisz jego telefon? No, mój mi zginął. Basia? Cześć! Mówi Staszek, to ja, świeżo farmer z Podłodzi. Mojemu Jankowi nic nie jest, wiem. Tylko trochę tam uderzył się w głowę, no, także może dlatego gada taką rzeczy. No. Uderzył taką niską, dymową belkę, no, to pizgnął tak, że tylko wióry poleciały, no. Ale świeże, wiejskie powietrze czyni cuda! Halo? Przepraszam cię, kochanie, bo ten farmer jest taki trochę nie tego, wiesz, co się dzieje. Janek, farmer powiedział, że ty się uderzyłeś w głowę. Farmer powinien trzymać gębę na kurtkę. Nie możesz prowadzić te pytania, absolutnie. Powiedz mi, gdzie jesteś, a po ciebie przyjadę. Nie, broń Boże, nie, co ty, nic mi nie jest, ja sobie poradzę. Tak. Jasiu, przerywam. Halo? Janek! No i? Na farmie w Łodzi. Stary. Ej! Co się dzieje? Możesz mi wytłumaczyć? Kim w ogóle jest ta Baśka? No dobra. Mieszkam z Baśką w Warszawie. Myślałem, że mieszkasz z Marią w Rozalinie. To też. Co? To też. Masz dwa domy? No, zgadza się. Jeden z Marią w Rozalinie, drugi z dziewczyną Baśką w Warszawie? No tak, no tylko że Baśka nie jest moją dziewczyną. Księgową twoją chyba też nie jest. Jest moją żoną. Co takiego? Nie.
Ja i Baśka jesteśmy małżeństwem. Myślałem, że ty i Maria jesteście małżeństwem. To też. Co? To też, to kurwa, mam dwie żony! Masz dwie żony, dwa domy i kota. Co? Kota też. A myślałem, że jesteś taka dupa wołowa. Słuchaj, nie mam pieniędzy, wiesz, naprawdę. Jest. O kurwa. Co? Tu facet zostawił taką skórzaną torbę i patrz, nie ma. Złodzieje zabrali. Okradli cię? No! Patrz, skubajca. Nowiutkie moje dwa garnitury. Zostawi. Wiesz co, jestem trochę urażony. Jestem kurwa urażony? Jestem kurwa urażony. Dupa wołowa. Dążyłam ze strony. James, kurwa błąd. I co, staruszku? Kolejny do Dyla. Nie rozumiem, no przecież on był ofiarą, a nie podejrzany. To. Trzeba by było to sprawdzić, chyba te adresy. Słuchaj, to może ja sprawdzę Rozalin, a ty Warszawę, co? A ja Warszawę. Tak się robi, poruczniku Borewicz.